Serdecznie witamy na konferencji prasowej po zakończonym spotkaniu 11. kolejki Fortuna pierwszej ligi. Resowia zmierzyła się z Olimpią Elbląg. Wraz z nami szkoleniowiec przyjezdnych, pan Karol Przybyła. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Trenerze, bardzo prosimy o recenzję do zakończonego pojedynku ligowego. No, wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na bardzo trudny teren, tak, do bardzo dobrego zespołu, więc na pewno ten punkt, który udało nam się dzisiaj zdobyć, szanujemy. Pewnie z przebiegu meczu ten remis jest dosyć sprawiedliwym wynikiem, chociaż ta końcówka taka dosyć szalona, myślę, że na naszą korzyść i bardzo dobre sytuacje, których nie wykorzystaliśmy, gdzie mogliśmy się pokusić o coś więcej niż tylko remis, więc na pewno tego żałujemy. Kontrowersyjny naszym zdaniem rzut karny, który oglądaliśmy, no nasz zawodnik już nic więcej nie mógł zrobić, uciekał z tymi rękoma jak tylko mógł, został trafiony piłką, sędzia tak zdecydował, więc też tego znowu gdzieś szczęścia nam troszeczkę zabrakło. Natomiast jesteśmy zadowoleni, że nie wracamy z pustymi rękami z dalekiej podróży. Widzimy, że zespół cały czas robi progres do przodu, to nas cieszy. Cały czas mamy tych sytuacji bardzo dużo, w każdym meczu strzelamy bramki, więc to jest dla nas ważne. W dalszym ciągu pracujemy nad poprawą tutaj w gry defensywnej, bo to jakby jeszcze są gdzieś największe nasze rezerwy. Natomiast jesteśmy zadowoleni, mówię, z postawy zespołu, z tego jak zareagowaliśmy na stracone gole. I tak jak powiedziałem, szanujemy punkt. Dziękujemy to gospodarzom za, myślę, fajny dla kibiców do oglądania mecz. Dziękuję bardzo. Proszę o pytanie od Państwa. Radio Rzeszów. Piotr Socha, Radio Rzeszów. Mieliście w głowie plan pod kątem tego, że Resowia może być zmęczona po tym meczu z Lechem Poznań? Jakiś taki sposób, który Wam przyświecał przed tym meczem? To znaczy, no ja uprzedzałem zawodników, że nie możemy gdzieś w głowie mieć na to takiego spojrzenia, bo to na pewno gdzieś tam powoduje, że gubimy koncentrację, czy skupialiśmy się przede wszystkim na sobie. Gratulujemy oczywiście Turesowi awansu po fajnym meczu z Lechem, który też śledziliśmy, oglądaliśmy i wiemy też, że tamten rozkład tych sił w poszczególnych zawodników też był gdzieś pod kątem naszego meczu układany, więc jest silna, szeroka kadra, więc tutaj się nie nastawialiśmy na żadną taryfę ulgową z tego tytułu, że Resowia grała mecz w czwartek. Wraz z nami szkoleniowiec Resowi Jakub Żukowski. Dzień dobry, trenerze. Witam. Bardzo prosimy o opinię do zakończonego pojedynku ligowego. Na pewno trzeba pogratulować zespołowi Olimpii, która wyszła bardzo odważnie, która grała z charakterem, z wolą walki. I gratuluję i trenerowi, i całemu zespołowi Olimpii, że przyjechali, potrafili się postawić nam i zagrali dość dobre spotkanie. Jeśli chodzi o mecz, to pierwsza połowa wydaje mi się, że z dużą korzyścią po naszej stronie. Próbowaliśmy. Cały czas konstruowaliśmy akcje, budowaliśmy akcje od swojej bramki. Natomiast mieliśmy problemy już w tej tak jakby trzeciej tercji, gdzie nie potrafiliśmy dostarczyć piłki w pole karne. I to był jeden z naszych największych problemów w tym meczu, jak również zbieranie drugich piłek oraz głupie straty na połowie przeciwnika, które napędzały tylko Olimpię, która po odbiorze ich jedyną, można powiedzieć, bronią było zagrywanie piłek za plecy naszych obrońców. Czy nasi obrońcy wygrywali te pojedynki, czy nie, to i tak później Olimpia była szybsza, zbierała te drugie piłki i w ten sposób zagrażała naszej bramce. Szanujemy ten punkt, jest duży niedosyt, natomiast to, co powiedziałem przed chwilą, szanujemy ten punkt i przygotowujemy się już do kolejnego spotkania za tydzień z Pogonią. Dziękuję bardzo. To jest czas na pytania od Państwa. Piotr Socha, Radio Rzeszów. Czy drużyna ma w charakterze to, że będzie atakować, mówię o ostatnich 15 minutach, prawda? Atakujecie, nie cofnęliście się do obrony. Można było w cudzysłowie cofnąć się i bronić tego korzystnego rezultatu. No bo poszła jedna kontra, druga kontra, trzecia akcja i oni dopięli swego. Czy to nie jest DNA zespołu, że nie ma decyzji do obronieniu się? Znaczy, uważam, że
Po pierwsze, najlepszą obroną jest posiadanie piłki, więc chcieliśmy tą piłkę jak najszybciej odbierać, bo jeżeli my mamy piłkę, no to przeciwnik nie jest w stanie nam strzelić bramki. Po drugie, no oddalenie piłki od naszej bramki, czyli nie cofnięcie się, tylko staranie się odbierać bądź atakować na połowie przeciwnika skutkuje tym, że przeciwnik ma dalszą drogę do bramki. Natomiast to, co powiedziałem, no mieliśmy problem z tymi drugimi piłkami. No i uważam, że to zaważyło, że remisujemy to spotkanie. Jeszcze jedno. Po tym spotkaniu, patrząc na kondycję drużyny, jest pan pozytywnie nastawiony, średnio, negatywnie? Czy starczyło tych sił, czy nie? Czy wydaje mi się, że no było widać trochę, że graliśmy mecz 3 dni temu, bo tak naprawdę nie minęły 72 godziny od ostatniego pojedynku. Natomiast no nie będę zwalał na to, bo taka jest piłka. No, graliśmy puchar, taki jest terminarz. My musimy się do tego dostosowywać. Mamy zawodników, grono zawodników, którzy są dobrze przygotowani, tak jak cały zespół jest dobrze przygotowany, więc nie będę tutaj szukał winy w tym, że graliśmy puchar i że zawodnicy są zmęczeni. Było to widać, natomiast nie przez to przegraliśmy. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Grzegorz Zimny, Retro Futbol. Panie trenerze, już pan właśnie powiedział o tym, że nie można usprawiedliwiać straty punktów meczem z Lechem Poznań, jeśli chodzi właśnie o stronę fizyczną, ale proszę powiedzieć, czy łatwo było pańskim piłkarzom wrócić do, tak pod względem mentalnym, do szarej rzeczywistości, do ligowej rzeczywistości po tym, co się tutaj działo w środę, bo wiadomo, że takie rzeczy no niecodziennie się dzieją i czy jakoś łatwo było piłkarzom się po tym mentalnie pozbierać i przejść do... Znaczy na pewno to była najważniejsza rzecz, na której się skupiliśmy po czwartkowym meczu. Mieliśmy tak naprawdę tylko 2 dni, więc to są dni tak naprawdę na regenerację, drugi dzień zazwyczaj po meczu jest najcięższy dla zawodników, więc mocno skupiliśmy się właśnie na tym mentalu, żeby mocno stąpać po ziemi, żeby nie odlecieć i mamy na tyle świadomych zawodników, w szczególności tych starszych, którzy zdawali sobie z tego sprawę i bardzo mi w tym pomagali w szatni, żeby ten mental zespołu był na tym takim najwyższym poziomie i wydaje mi się, że z tym też nie mieliśmy problemu. Zawodnicy wyszli bardzo skoncentrowani na to spotkanie. Chcieli realizować założenia, zdawali sobie sprawę, że będzie to bardzo ciężkie spotkanie, bo dla Olimpii zagranie z nami po takim meczu, jak my zagraliśmy w czwartek, też było dużym wyzwaniem, dużą próbą. Uważam, że bardzo sobie dobrze z tym poradzili, więc naprawdę jeszcze raz gratuluję zespołowi Olimpii. A my po prostu no, bierzemy się dalej do pracy, przygotowujemy się, jesteśmy już myślami. Przy kolejnym spotkaniu trzeba pojechać na Pogoń i zagrać tam bardzo dobre spotkanie i walczyć do samego końca o pozytywny rezultat. A proszę jeszcze powiedzieć, kiedy będzie można się spodziewać, że wróci Kamil Mazek? Mam nadzieję, że od początku następnego tygodnia już będzie z nami trenował, będzie sukcesywnie wprowadzany. U niego jest to lekki uraz, może nie lekki, ale widać już takie gdzieś przemęczenie, ma jakieś delikatne blizny, ale wraca już do nas. No było dzisiaj widać, że też nie miałem tak jakby pełnej ławki, bo Radek Adamski, który miał tak naprawdę wyjść dzisiaj w podstawowym składzie, wczoraj już delikatnie źle się czuł i dzisiaj rano dał informację, że no grypa go mocno wzięła, więc też musieliśmy z samego rana troszkę przemeblować tą linię obrony, troszkę poprzesuwać, natomiast no to też nie jest oczywiście żadne wytłumaczenie, chociaż uważam, że brakowało nam dzisiaj Radka. No właśnie chciałem właśnie o Radosława Adamskiego jeszcze dopytać, bo chodziły tutaj słuchy, że jest chory, ale mam nadzieję, że to jakaś... Nie, to jest przeziębieniowe, grypowe sprawy, tak samo jak Filip Zawadzki, którego też dzisiaj nam zabrakło.